Trudno na razie powiedzieć, bo zobaczyliśmy pierwszy mecz, te niektóre też są już rozgrywane. No, poziom jest wysoki, wiadomo, że polska siatkówka na wysokim poziomie stoi. Nasza młodzież też próbuje się dostosować do tego wysokiego poziomu, zobaczymy jak wyjdzie. To jest w zasadzie, może nie, że rewolucyjny pomysł, bo z tego co słyszałem, to już się te zawody rozgrywają jakiś czas. My uczestniczymy oczywiście pierwszy raz w tych zawodach. Młodzież jest troszeczkę zestresowana, bo pierwszy raz grają takim składem. Oni też to traktują troszeczkę jak naukę. Ale uważam, że pomysł jest wspaniały. Na pewno wykorzystamy my go u nas w szkole. Chcemy właśnie zorganizować turniej, ale rodzinne siatkówki właśnie, mixtów. Jest to bardzo super moim zdaniem, ponieważ mamy możliwość spotkania się tu z innymi średnimi szkołami z Polski, a my jesteśmy z Czech, czyli dla nas to jest bardzo dobra okazja. Tak, według mnie to jest dobre doświadczenie dla nas, ponieważ możemy też porównać nasze siły także z polską stroną i nawiązać nowe kontakty. Ja mogę porównać, ponieważ ja gram zawodowo za damską drużynę w Karwinie. A moim zdaniem jest to bardzo fajne dla mnie, ponieważ jest to taka zmiana, a mnie się gra fajnie z chłopakami, czyli ja nie mam problemu. Ja jestem raczej amatorem, ale według mnie mężczyźni grają bardziej siłową siatkę, więc my jesteśmy przeważnie ci smaszujący i dziewczyny nam wystawiają, więc tak się jakoś dopełniamy. No, na razie mamy przegraną za sobą, ale wierzę, że się nam uda jakieś punkty zdobyć, czyli nadzieje są. Poziom jest bardzo wysoki według mnie, ale nasza drużyna jeszcze nie jest tak zgrana, więc myślę, że w dalszych rozgrywkach pójdzie nam lepiej. Super, życzę powodzenia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.